W dzisiejszym odcinku zbudujemy system pułapek, który będziemy testowali na ochotnikach z pewnych tajnych agencji rządowych, no a za wygraną... Awe, witam imperialistów w grze Evil Genius 2. W ramach rozgrywki możemy wcielić się w jednego z czterech tytułowych geniuszów zbrodni, polecieć na tajemniczą wyspę, na której zbudujemy naszą przepotężną bazę i będziemy dążyli do dominacji nad światem. I oczywiście testowali różne systemy pułapek, niekoniecznie tylko na tajnych agentach. Nie przedłużając, ja zdecydowałem się rozegrać grę jako Emma, ponieważ widać, że ma podejście do zwierząt, więc nie do końca musi być aż tak zła, prawda? Emma jest geniuszem zła, który przypomina mi Czarną Wdowę i to nie dlatego, że porusza się na takim dziwnym siedzeniu, po prostu lubi działanie z cienia oraz jest mistrzynią trucizn. Swoją drogą posiada też najbardziej przerażający śmiech, ocencie sami. No ale jak przystało na prawdziwego geniusza YouTube'owego, który chce zwiększyć zasięgi swojego filmu, ogłaszam właśnie konkurs, w którym jest do wygrania ta właśnie gra. Wystarczy, że napiszecie daj mnie w to w komentarzu, polajkujecie ten film oraz zostaniecie subskrybentem tego kanału. Wyniki będą 10 kwietnia przy piątym komentarzu, a ja właśnie zakupuję tą grę na NBS. Pamiętajcie, z kodem Lukas 3% zniżki. Zobaczcie, jak Emma szybko tutaj biegnie do tej naszej tajnej bazy, a za nią podążają nasze niezbędnie zbędne minionki. Niestety nie można ich nazywać, więc nie będę tego robił, ale pamiętajcie, za każdym razem, kiedy jeden z nich zginie, będę myślał o was. Mamy strasznie dużo pomieszczeń tutaj do zrobienia, no ale że przeszedłem tutorial, no to wiem, że musimy zacząć od budowy naszej elektrowni. Patrzcie, drodzy widzowie, jak ciężko pracujecie. Możecie uznać dzisiejszy dzień za udany. Kolejnym krokiem jest postawienie naszych pierwszych posterunków strażniczych, czym jest oczywiście stołówka oraz wasze sypialnie. Będziecie rzucali się po prostu na każdego wroga, który przejdzie przez te drzwi. Oczywiście z wielkim poświęceniem. Na szczęście na naszej opuszczonej wyspie, obok naszej tajnej bazy, znajduje się opuszczone kasyno. No, możemy tutaj posprzedawać elementy wyposażenia, z których i tak przecież nikt nie korzysta. Da nam to niezły boost do gotówki w naszym skarbcu, żeby postawić kolejne niezbędne elementy dla naszych zbędnych widzów, znaczy minionów. A i oto najważniejsze pomieszczenie w naszej bazie, w centrum zła, z którego będziemy wysyłali nasze miniony do zadań na calutki świat, oczywiście tylko i wyłącznie w jedną stronę, no bo ważne, żeby dolecieli i wykonali swoje zadanie, niekoniecznie muszą wracać przecież, prawda? No to ruszajcie w drogę, trzymam za was kciuki. Tego co tutaj moje minionki poodkrywały, okazało się, że w różnych obszarach są różne typy zadań, które różnią się ilością minionków, które musimy poświęcić oraz złota, które za to dostaniemy. No przy okazji jeszcze jakieś misje tutaj wykonałem, znaczy wykonaliście. Niestety wykonując te zadania na świecie, okazuje się, że przyciągamy czyjąś uwagę i ci niechciani goście od czasu do czasu zawitają na naszą opuszczoną wyspę, co powoduje, że potrzebujemy lepszych strażników, którzy wezmą więcej naboi na klatę, no zanim się poddadzą. A nasze żółte minionki nie będą stanowiły już pierwszej linii obrony. O właśnie, o tych tajnych agentach właśnie mówiłem. No, któż by się spodziewał, że będą nadchodzili do naszej bazy? W końcu przypływają jedynym statkiem, jako jedyni pasażerowie. No to czas ogłosić alarm. No dobra, widzowie, ten jeden raz wam pomogę. Tutaj przybyła moja Emma osobiście i walczy z tymi niegodziwcami, którzy chcieli zakraść się do naszej bazy. No ale jak mówiłem, stołówka to świetny posterunek strażniczy, mimo iż ponosimy ofiary. Dobra, jako że spodziewamy się niedługo przybycia pierwszego więźnia, to biorę się za budowę naszego posterunku strażniczego plus pokoju przesłuchań z celą, gdzie właśnie ten więzień będzie trzymany. Cele no, wymagają dość sporo energii, dlatego też będziemy musieli poszerzyć nasze generatory, dostawić ich coraz więcej. No i nie są to też elementy za tanie, więc musimy cały czas wykonywać zlecenia po świecie. I oto nasz pierwszy więzień, to znaczy gość. Oczywiście, po zajęciu miejsca w naszej sześciogwiazdkowej celi, bierzemy go od razu na spytki. Nasz zły mistrz przesłuchaj, no po prostu rzucił mu bobę, jak? Och, miał wcisnąć ten guziczek, no ale wcisnąłby go chyba stojąc tak blisko, nie są tak głupie te miniony, a tutaj już naprawdę najgorsze możliwe przesłuchanie, wilgotny palec w ucho. O, tak, po takim czymś na pewno wyjawi nam wszystkie swoje tajemnice.
A my możemy przystąpić do szkolenia nowych oddziałów ochrony. No i muszę przyznać, że trochę się zdziwiłem, jak za pierwszym razem zobaczyłem, jak to wygląda, jak z takiej kobitki. No to teraz nam już raczej nie podskoczą. Zobaczcie, jak tutaj nasi osiłkowie się rzucili na przeciwników i stanowią tak naprawdę naszą pierwszą, a potem ostatnią linię obrony. No to w teorii baza już jest zabezpieczona. Teraz możemy zadbać o to, żeby doszło troszeczkę więcej minionków oraz zapewnić im więcej wygód. Rozbudować naszą sekcję naukowo-treningową, ponieważ poddajemy strasznym torturom łaskotkowym naukowca, który za chwilę zdradzi nam tajemnicę, jak szkolić nowych naukowców. Wyglądają jak trochę szaleni naukowcy. No to dział naukowy w pełni sił już pracuje nad nowymi pułapkami. Ja tymczasem zamieniam część kasyna na takie pomieszczenie śmierci. Chociaż w zasadzie to może korytarz. To do roboty, moi kochani widzowie. Macie tutaj troszeczkę do zrobienia. Ja za to montuję pierwsze pułapki do testowania, bo jeszcze za bardzo nie wiem, jak one działają. No i mamy to, pierwsze ofiary przybyły. Powinno tutaj dmuchnąć i zamrozić. I to nie działa. To nie działa. Doświadczenie kosztuje. Wasze życie. One hour later. Po wielkim wysiłku przetestuję kolejną pułapkę. Pchanie w lasery. I tak, to tym razem działa. Giną. Tylko, że to był test i miałem tylko jedną taką pułapkę. No więc... zrobiłem więcej tego typu pułapek i teraz nasi przeciwnicy tutaj nadchodzą i po kolei się rozprawiają z nimi moje ściany śmierci. Czemu się tutaj nie zapaliły? Czyżby jeszcze nie zostały dostarczone? Ech. Swoją drogą tak zauważyłem, że po naszym pustym kasynie, w którym nic nie ma, kręci się bardzo dużo turystów. Tym razem się upewniam, ściany śmierci laserowe są, wiatraki są oraz kamery są. Tajni agenci też już są. No i ruszyli, początek dobry, trzech agentów padło, jeden zginął i reszta przetrwała. No i teraz lecą niestety po kolei, łapiąc się w nasze pułapki. Czemu to tak działa? Czemu nie czeka na resztę, aż się wbije ich więcej? Ej, nasze minionki też to może zabić w sumie? Dodałem zatrute strzałki. To tych zatrutych strzałek tutaj zawsze brakowało do naszej pułapki. Każda szanująca się pułapka powinna mieć zatrute strzałki. I tak, teraz to już wszystko działa. Co prawda tutaj moje minionki też ponoszą straty z tego powodu, bo giną. Ale nikt się nie przedostał przez nasze pułapki. Pułapki za nami, zostało nam otworzyć nasze kasyno. W tym celu potrzebujemy wyszkolonych bojów hotelowych, a trening, jak widzicie, nie należy do najłatwiejszych, bo to trzeba wziąć ten bagaż, jeszcze pójść w dobrą stronę. Szkoda tylko, że nasi goście przybywają bez bagażu, a wszystkie drzwi mamy automatyczne. Zakupy zrobione, czekamy na dostawę sprzętu do naszego kasyna. W sumie jest co najważniejsze, jak z kasyna możemy czerpać dodatkowe zyski, bo po prostu będziemy skamowali naszych gości. Kolejną fajną sprawą jest to, że kasyno może zająć na tak długo szpiegów, że zapomną, po co tutaj przybyli, no i nie wpadną w nasz system pułapek. To akurat źle. Oni nie zdają sobie sprawy, jak niewiele tutaj brakowało, żeby zginęli. Oczywiście żaden geniusz zła nie może obyć się bez krwiożerczego robota po jego prawicy. Oto Iris, która będzie właśnie naszą prawą ręką siejącą śmierć i zniszczenie wśród naszych przeciwników. Wygląda niewinnie, ale jest naprawdę groźna, ponieważ ma niszczycielski promień śmierci. Iris pojawiła się w dobrym momencie, ponieważ w naszym kasynie są tylko i wyłącznie agenci wroga. Agentów przybywa już tak dużo, że muszę postawić dodatkowe spalarki dowodów. Jeszcze więcej agentów i to jakich lepszych. To pewnie dlatego, że nasze centrum siania zła na świecie troszeczkę rozbudowałem, jak i rozbudowałem nasze siatki szpiegowskie na świecie. No i nasza baza siania zła jest gotowa. Jeżeli się materiał podobał, zostawcie lajka, pamiętajcie o konkursie, zostawcie komentarz. Chcecie zobaczyć to na streamie? Dajcie znać. A jeżeli czujecie niedosyt, to zapraszam Was do materiału z gry The Tenants, gdzie kupujecie, remontujecie i wynajmujecie mieszkania, którymi musicie potem zarządzać.